kolejny dzień, 23 listopada. Chcielibyśmy go przeżyć ze Słowem Bożym, które wyznaczone na dzisiejszy dzień zapisane jest w księdze proroka Izajasza w 57 rozdziale, a w wersecie 15 i w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w wersecie 34. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Jezus ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza. Bóg wychodzi nam na spotkanie. Nie pozostawia nas samych. Nigdy nie jesteśmy bez opieki. Choć wokół nas jest wiele osób potrzebujących troski, miłości bądź zwrócenia na siebie uwagi. Niejednokrotnie i my możemy mieć poczucie osamotnienia, niedocenienia przez innych. Dążymy wtedy za wszelką cenę do tego, by ktoś nas zauważył, zwrócił na nas uwagę. Choć na chwilę poklepał po ramieniu i powiedział: dobrze to zrobiłeś. To może prowadzić do nieprzerwanej aktywności. Jednak nikt z nas nie może pracować bez odpoczynku. Podobnie rzecz ma się w naszych relacjach z Bogiem. Jak można nieść ciężary życia, kiedy się nie ma łączności z tym, który jest Panem życia i Jego dawcą? Jak nabrać siły do codziennego życia, jeśli nie w obecności Boga? My natomiast nie oddajemy Bogu czasu, drobnej chwili w swoim życiu, kiedy mógłby zasilić nas duchową energią i siłą. I właśnie w takim zagubieniu, ciągłej pogoni znajduje nas Bóg. Jak mogliśmy usłyszeć w dzisiejszych wersetach, On nie odwraca się od człowieka, a wręcz przeciwnie, przychodzi do Niego, przychodzi do nas w naszych słabościach. Jezus nie ulitował się nad tłumem, bo uznał, że będzie miał z tego korzyść. Boga zachęca nasza słabość. Do momentu, kiedy będziemy starali się załatwiać sprawy po swojemu, Bóg będzie miał bardzo niewielki wpływ na nasze życie. Dlaczego? No właśnie dlatego, że sami będziemy robili z siebie bogów. Bycie tak zwaną Zosią Samosią pokazuje, że Bóg jest nam niepotrzebny. A jak wiemy, Bóg szanuje naszą wolność i nie będzie na siłę nas uszczęśliwiał. Ewangelista Marek napisał, że Chrystusa ogarnęła litość, ponieważ ludzie byli jak owce nie mające pasterza. Być jak owca bez pasterza, to znaczy być kimś, kto nieustannie się gubi, kto nie ma celu w życiu oraz jest zagrożony z każdej strony niebezpieczeństwem. I dopiero kiedy odnajdziemy swojego pasterza, uczepimy się go, będziemy wiedzieć, którędy iść, żeby trafić do celu. Owca bez pasterza nie może się sama obronić przed niebezpieczeństwami, jakie na nią czyhają. Podobnie jest i z nami. Nikt nie może o własnych siłach odeprzeć wszystkich ataków zła. Tylko z Jezusem można iść bez obaw po drogach. Bez Niego jesteśmy bezbronni. Z Nim jesteśmy bezpieczni. Tylko On, który jest chlebem żywota, może dać nam prawdziwą siłę do życia. Bóg się o nas troszczy i pamięta o każdym z nas.